Cześć, witam Was serdecznie, jestem Razorblade, a to są nasze przygody w F1 Manager 2022 i próba doprowadzenia Aston Martina, a właściwie Jordan Grand Prix do wielkości. W dzisiejszym odcinku czeka nas wyścig na Silverstone, także bez zbędnego oczekiwania. Tutaj oczywiście mam informację o tym, że ostatnio odnowiliśmy kontrakty, natomiast przygotujmy się do wyścigu. Jeśli chodzi o cele kwalifikacyjne, to miejsce dwóch kierowców w pierwszej dziesiątce. Trochę gorzej, chciałem wziąć karę silnikową, ale może faktycznie ją olejemy. Damy oczywiście dotarcie do Q3. Pozycja na finiszu dwoma kierowcami w pierwszej dziesiątce. Ok, pasa na finiszu i pasa w kwalifikacjach, wszystko się trzyma. Tak więc no, kara silnikowa myślę, że poczeka, a my od razu idziemy do weekendu wyścigowego. A legendarny Silverstone przywitał nas wyjątkowo dobrą pogodą, więc udajemy się do treningów, damy pojeździć tym razem Liamowi Lawsonowi i widzimy się po treningach. Jesteśmy po trzech sesjach treningowych i mam problemy z Lando Norrisem, przepraszam, który wyciągnął jedynie 90% zaufania do konfiguracji, pomimo że jeździł 3 sesje treningowe. No, Esteban 99, ale nic na to nie poradzimy, musimy udać się na kwalifikacje. Ja oczywiście najpierw pozmieniam części bolidu. Jedno szybkie kółko, jesteśmy w Q2. I bez zastanawiania się wpuśćmy ich na używanej mieszance na początku. Ready to check? Yeah, I'm ready to check, all good. Tym razem pozarządzajmy sami, już wcześniej, licząc na to, że nikt nie przyblokuje. Mają w miarę pusty tor, tam Gasly może odrobinę przy końcu zawadzić, ale nie powinien. Idealnie. Bardzo blisko siebie, 36 tysięcznych sekundy różnicy jedynie, więc bardzo ładny czas odzyskać. Zobaczymy, co inni pokażą. Wiecie co, zaryzykuję i ja nie wypuszczę chłopaków więcej w tej części kwalifikacji. To jest duża przewaga. Leclerc może nas prześcignąć. Hamilton, Joy, Magnussen nie powinni. No dobra, podejmę ryzyko i nie będę wypuszczał chłopaków już więcej. Oby mi się tylko czkawką nie odbiło. I jak widać, nie było to potrzebne. Świetnie. Ponownie jedno kółko, jesteśmy w Q3. Mamy dużo zestawów świeżych, miękkich opon. Może coś na wyścig nawet dzięki temu spadnie. Tak więc rozpocznijmy Q3. Oczywiście od razu wyjazdem. Niestety Daniel Ricciardo teraz wyjeżdża, ale na szczęście nie przyblokował chłopaków. Dobrze, tam Bottas będzie na pewno przeszkadzał. Przepuścił Norrisa, przepuścił Ocona, ale jakoś wolno. Z Perez. Przed szykaną Ocon zdążył, dobrze. Ale nie było idealnie, niestety. I to wszyscy wiemy, wszyscy widzieliśmy.
No to nie były idealne czasy. Norris wyjechał Ocon. I naciskamy. Teraz wszystko, co mamy, panowie. Jest szansa. Norris tam bardzo blisko Leclerca. I spadł. Poprawił się, ale niewystarczająco mocno. Esteban wyprzedził Charlesa. Okej. Okay. Niestety piąte, szóste miejsce dopiero. Nie były to idealne kwalifikacje, piąte, szóste miejsce, ale też nie było źle, także w wyścigu jest duża szansa, żeby powalczyć. Tension continues to build here as race day begins. Aston Martin performed well during the qualifying session and they're rewarded with a good grid position for the race. While this isn't the strongest grid position for Ferrari, qualifying isn't everything. I'm curious to see if they can go against the tide and make this race work for them. And the sun is shining bright here today. This is perfect weather for teams and drivers alike to show us what they're capable of. This is sure to be quite the spectacle then, and we've got a front row seat for today's race here at Silverstone. No właśnie, przed nami Silverstone, więc trzeba przygotować taktykę. Najgorzej. Nie przygotowaliśmy taktyki, bo wcisnąłem nie ten przycisk. Na szczęście mamy softy, które pozwolą nam jechać z maksymalną prędkością. Jeszcze nie możemy zarządzać. Już na start. I tak chciałem startować na softach. To było pewne, ale... O nie, najgorzej. Chodźmy, sprawdźmy teraz szybko taktykę. Przepraszam was najmocniej, ale tą strategię trzeba wyedytować. Myślę, że na pośrednią mieszankę od razu z... Na hardy? Tak, tutaj widać, że to będą hardy potrzebne. I paradoksalnie może trzeba było pojechać na... Dwa pit stopy. Myślę, że spróbujemy pojechać na dwa pit stopy. Ja zobaczę sobie jeszcze co według... gry jest tutaj sugerowane, tak jako ciekawostkę. Przepraszam was za ten błąd, ale... No, zdarza się, zdarza. Sugerowane strategie. Pośrednia, twarda i pośrednia, albo średnie, twarde. My wystartowaliśmy na miękkich, także to ten. Ale te miękkie mogą mimo wszystko zrobić nam całkiem dobrą robotę. Jeszcze zobaczmy sobie. No dobra, tak wystartowaliśmy. Jesteśmy zatankowani tak jak jesteśmy. Największy błąd jaki mogą popełnić, ale spójrzmy na ten początek wykonania Lando Norrisa. Widać, że wszyscy inni jadą na pośredniej mieszance. Lando ma szansę zdobyć kilka pozycji. Currently P4.
Nie daj się Mercedesowi. Aston Martin with a great play there. They've moved up a place. Przytrzymaj się. No i teraz wyprzedzaj po lewej, zjedź bardziej do lewej. Ocon wyprzedził też Bottasa. O, chłopacy zaraz siebie powyprzedzają nawzajem. Nie do końca mnie to cieszy. Ale dobrze, Norris... Aj, odpuścił. Dobra, słuchajcie, oszczędźmy odrobinę te opony. Jedźmy neutralnie na IRS-ie i zróbmy jeszcze strategię u Estebana. Aha, tamta się nie zapisała, świetnie, fantastycznie. U Estebana pojedziemy na soft, medium, medium. Lando spróbujemy na koniec jeszcze przycisnąć też na softach może. Okej, trochę dwie różne strategie, ale... Gdyby zmienić tę pośrednią mieszankę, też da radę. Przedłużyć minimalnie ten stint. Dobra, tak spróbujmy pojechać. Tylko się nie zeszcie, proszę was. To nie jest tak dużo, co was proszę. Obaj poczuli krew. Ale to ewidentnie Lando ma trochę gorsze tempo niż Esteban. Przynajmniej na razie. Ale trzeba się zabrać do tego Mercedesa i to jak najszybciej. Energy if you need it. Copy. We can push more. Copy. Przeatakujmy Russella. Podejrzewam, że oni wszyscy pojadą na jeden pit stop, więc zobaczymy. Dobrze by było teraz zdobyć w takim razie pozycję nad George'em i utrzymać się gdzieś za Red Bullami. Uda się przeprowadzić atak. No. Aj, dobra. Nie ma co tracić wszystkiego, co mamy. Safe fuel. Copy. Za moment będzie DRS. O, właśnie. Pan już powinien zaraz Russella wyprzedzić. Tak, już sobie poradził z Russellem. Teraz Norris powinien się za niego zabrać. Przynajmniej za moment. Zobaczmy sobie powtórkę. No, pootwierane DRS-y w bolidach, ale tutaj zwycięsko wyszedł Esteban. Jeszcze tam widziałem, że Lando się pokazywał.
the driver. Perez z Maxem się mocno. Najszybsze okrążenie Estebana, dobra. Ocon wyprzedził Pereza. Zobaczmy powtórkę. Tutaj wykorzystał, że dwa Red Bulle zaczęły ze sobą się bić o lidera. Dobrze, Esteban, dobrze. Mick Schumacher miał przygodę. Sounds like we've had a spin. On wyprzedza Verstappena. Teraz możemy spróbować przycisnąć Estebanem chwilę. Może uda się odjechać Estebanowi? No nie. To Lando. Lando to byś musiał przycisnąć odrobinę. Już nie, ciebie opony muszą przetrwać. Zostawmy cię. Ponownie najszybsze okrążenie u Estebana, dobra. Za to Esteban i Max oderwali się mocniej. Coś się wydarzyło w trzecim sektorze. Nie ma niestety safety cara. Problem Gasly'ego. Zobaczmy sobie. Ojojoj. Dopiero na ostatniej, 18 pozycji, przepraszam, nie ostatniej, tylko 18. Ale zjedźmy. Zabijmy te opony na tym okrążeniu, może uda się Maxa prześcignąć. Lando jeszcze troszkę musi utrzymać. Max zjechał teraz, pomimo tego, że jechał na pośredniej mieszance, więc to też jest interesujące bardzo. Pewnie będzie kończył... Właściwie nie wiem, na jakiej mieszance może próbować kończyć. Wjechał teraz na twardej. Jesteśmy tuż za nim, więc to jest całkiem przyzwoita wiadomość. Podzyskujmy odrobinę IRS teraz, jeżeli chodzi o Lando Norrisa, na tych dwóch okrążeniach, żeby jak wyjedzie, żeby mógł się pobawić. Wyprzedziliśmy Maxa, wyprzedziliśmy. Jest cały czas walka ramię w ramię. Był DRS. I tutaj dalej była walka ramię w ramię, więc zobaczymy, kto na koniec wyjdzie z niej zwycięsko, ale bardzo fajne manewry. Otwieramy, zjeżdżamy. Lando również po pośrednią mieszankę. Okay, box. To Charles Leclerc zjechał. Yeah, confirm. Happy to box at the end. Więc tam Leclerc i wszyscy zostali przez nas przeskoczeni. Spróbujmy nacisnąć Estebanem. Jedno kółko i wyprzedzić Maxa.
Looks like Aston Martin have just gained a race position. Czyli szansa na to, żeby się mu urwać. Pewnie nieduża, ale spróbujmy. No niestety, nie urwiemy się tak Maxowi. A Lando wyjedzie przed Charlesem. Jesteśmy przed Charlesem, dobrze. Drop back a bit. Stefan, zaraz będzie mógł się podeprzeć DRS-em. Już, zbliżył się do Vettela i do Albona. W sumie do całej ekipy, która jedzie za K-Magiem. Verstappen. Wszyscy za Vettelem cały czas. Red Bull moved up. Tam jeszcze może dojść do jakiejś kolizji, jak tak będą jechać ramię w ramię. Widzę, że Alex Albon zjechał. Zobaczmy sobie tą walkę, bo tam naprawdę dużo się dzieje. Przyciśnij troszkę, Esteban. Push a bit more. Copy. No nie, no przecież... Czemuś to odpuścił. Co za walka, trzy bolidy w zakrętach, ale Max niestety skończył przed nami. Ponaciskajmy jeszcze na paliwie. Okay. Dawaj, Esteban. You're in a good place. Aston Martin are moving up the field. Zobaczmy sobie te dwie pozycje. Oczywiście jedna ze względu na wjazd do alei serwisowej. Chyba, że nam zajczyło Sebastiana? Nie, nie zajczyło nam Sebastiana. Ale dobrze, dobrze. Dzieje się. Zaczynam kolejną pośrednią mieszankę z Estebanem. Nie walcz z kolegą, przepuść Lando. Lando, ty teraz przyatakuj. Max Verstappen popełnił duży błąd i spowolnił Sergio Pereza. Zobaczmy to, bo to może zadecydować o zwycięstwie. Oj, jaki błąd. Uff, jeszcze przyblokował Sergio Pereza. Esteban wjechał już do alei serwisowej. Max na pewno będzie musiał jeszcze raz zjechać. Zobaczymy, gdzie wyjedzie Esteban. Jajajajaj. No niestety, za Hamiltonem, za Gaslym. Ma na szczęście jak odrabiać pozycję. Jeszcze
sporo okrążeń. Musisz się zabrać za nich jak najszybciej. Dawaj, Esteban. Dobrze, dobrze. Przedzamy Gasly'ego. Nie daj się teraz przyblokować Hamiltonowi. Aston Martin with a great play there. They've moved up a place. Powiedz w czystym powietrzu, nie chowaj się za Hamiltonem. Powinno być ci wtedy łatwiej go zaatakować. Max Verstappen zjechał do alei serwisowej. Esteban jest zdecydowanie przed nim. Wyprzedził Luisa. Good job. Aston Martin have just gained a race position. Byliśmy z nim w kokpicie, więc nie musimy tego oglądać. Esteban zbliża się do Sainza i Alonso. Leclerc zjechał dalej serwisowej. My jeszcze chwilę potrzebujemy. Max wyjechał na pośredniej mieszance. Charles wyjedzie na... Pokażcie mi. Charles wyjechał też na pośredniej mieszance. Interesujące. Push more. Copy. Dwa kółka musi nam wytrzymać Lando. Esteban jest już tuż, tuż za Carlosem. Zmniejszmy minimalnie dystans. Już powinniśmy być w zasięgu DRS. Teraz Esteban, zabieraj się. Przyzona Alonso. Mamy Carlosa, więc miejmy nadzieję, że... Wiecie, zmienimy od razu opony u... Dobra, zmienimy na tą miękką mieszankę. Myślę, że da radę uciągnąć. A my tu walczymy. Trzech, świetnie. Yeah, confirm. Happy to box at the end. You're doing a good job. Esteban leci teraz za Bottasem. Zobaczmy sobie. Now have a watch of this. Looks like Ocon. No bardzo ładnie, Esteban. Podholował jeszcze odrobinę Fernando, ale potem zamknął mu drzwi. Więc nie mógł.
No to prawanto. Dawaj, dawaj. Czy wyjedzie przed Estebanem, czy za? No idealnie byłoby, gdyby teraz Esteban ich wstrzymał, no ale nie będziemy rozwalać mu też wyścigu. Lando, dawaj, 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 już, go, 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 go. Aj, niestety! No niestety, niestety, Lando nie dał rady wyjechać przed Carlosem. Ale mam nadzieję, że teraz już przyatakuje od razu na tej prostej. Zobaczmy sobie. We just need to push now. Confirm. Przyciśnij, przyciśnij. No Lando! Przecież na softach versus hardy! No co się dzieje tutaj? Jeszcze błąd? No nie! Co tu się wydarzyło? No widziałem, co Esteban zrobił, ale... Zobaczmy to. No Esteban wyjechał za szeroko. No ale Carlos ewidentnie uderzył. Dobrze, że udało się ominąć Lando Norrisowi. Ignoruj, ignoruj. Zobaczmy, co tam się dzieje. Oczywiście pojedźmy teraz standardowo, podzyskujmy IRS. Esteban spadł na 12. pozycję, no. Dramat. Dramat. Dobra, Virtual Safety Car zostanie wkrótce wycofany, więc naciskamy ile można. Opony niestety dostały po tyłku, tak dość mocno. A Max to wykorzystał, zjechał i podgonił. Carlos Sainz jest w alei serwisowej, no przynajmniej tyle sprawiedliwości. Lando stracił cały dystans do Fernando. A Esteban stracił całą przewagę nad... resztą stawki na oponach. Teraz Guan Yu Zhou go wyprzedził. Najgorsze jest to, że te opony mogą nie dotrwać do końca wyścigu. Jeśli o nie zadbamy odpowiednio. Niech teraz chwilę się utrzyma za Guan Yu Zhou. Max przycisnął gigantycznie. No, no dramat po prostu.
Romeo just moved up a place. Chodźmy agresywniej z przeniesieniem. Wyprzedzaj Walterego, a nie broń się przed Maxem. Lando! Dobrze. Esteban, ty teraz agresywniej musisz jeszcze Guaniuczo wyprzedzić, żeby przynajmniej ten punkcik dostać. No, come on, dasz radę. Ostatnie okrążenie, więc Lando, wszystko co masz. Perez wyprzedził Russella jednak. Confirm. A on wyprzedził Guan Yu Zhou. I Lando w obronie. Dobra. Mamy podium. Trzecie miejsce. A teraz Esteban musi się jeszcze wybronić na ostatnich prostych. Aby dostać ten jeden punkcik. Awesome job, everyone. Brilliant. Brilliant. Take all the pick up and away in. Well done. Take all the pick up you can. All the pick up you can. Nice checkered flag. Ech, kto wie do czego by doszło, gdyby Esteban nie popełnił błędu, a Sainz się w niego nie wpakował. Lando był już naprawdę blisko zwycięskiej dwójki. This podium is a brilliant reward for everyone's hard work over the weekend. And after such a fabulous drive here today, it's no surprise to see this man land on the podium. You've got to say it was a solid drive from all three of them up there. A fantastic showcase for Formula One. Today, Aston Martin demonstrated that they can go very far indeed. You're completely right, and what a day for all the fans of the team as well. After an intense weekend, the team ends in first place in the constructor standings. Next time, the teams will be forging ahead at full throttle through the Styrian Forest. The Austrian Grand Prix is right around the corner. Tak, przed nami wkrótce Austria, a ja nie jestem zadowolony mimo wszystko, chociażby z mojego błędu w ustawieniu strategii, chociaż raczej też pojechałbym na dwa pit stopy. Najbardziej niezadowolony jestem z błędu Estebana, który no zaprzepaścił nam dobre punkty i kto wie, być może zwycięstwo Lando Norrisowi. Esteban spadł na drugą pozycję, Lando go wyprzedził, ale Charles Leclerc nadrobił tylko 7 punktów, to nie jest duża ilość. Bardziej obawiam się w kwestii konstruktorów, bo Mercedes nadrobił aż 12 oczek, a Red Bull 22 oczka do nas. Oczywiście nadal prowadzimy, przewaga jest dalej duża, ale no, nigdy nie wiadomo, jesteśmy dopiero, jeszcze nawet nie doszliśmy do półmetka sezonu, ale oczywiście walczymy mocno. Pojeździli sobie tym razem wszyscy, Lando otrzymuje premię, sponsorzy zadowoleni ze wszystkich gwarancji wyników, także... Pamiętajmy, że produkujemy też dwie części, właśnie, które będą mogły brać udział. Podwozia to wiemy... Powyżej oczekiwań, dobrze, wszystko ok.
Jak jest z sekcjami bocznymi? Właśnie, jeszcze nic. W trakcie opracowywania jest 6. Okej, dobra. Słuchajcie, przed nami Grand Prix na Red Bull Ringu, czyli Grand Prix Styrii w Austrii. A w tym momencie ja się będę z wami żegnał na dziś. Całkiem fajny wyścig. No, wydarzyło się, co się wydarzyło, nic na to nie poradzimy. Mamy teraz możliwość też zmiany na wyścig, właściwie na treningi już i na wyścig sekcji bocznych w jednym z bolidów. Bo mamy jedną dosłownie sztukę, którą moglibyśmy wrzucić. Ale mamy również nowe zawieszenie, które też mogłoby się nam tutaj pojawić. Mamy aż 3 sztuki i zamontujemy to w obu bolidach, żeby nie zapomnieć. Mamy w magazynie jeszcze jedną w razie, gdyby coś się podziało. Gorzej z tymi sekcjami bocznymi. Chciałbym wytworzyć awaryjnie, ale no już produkujemy, więc jest tylko jedna sztuka. Czy damy któremuś z chłopaków przewagę? Zastanowię się. Ewentualnie napiszcie w komentarzu, co sądzicie. Czy wrzucić już tą jedną sekcję, część sekcji bocznych do bolidu? Jeżeli tak, to czy do Lando, czy do Estebana? A ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Do następnego. Dzięki, cześć!